Okej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na hola. Pokażę Wam, co kupiłam. Te dźwięki w tle to fryski się smażą, także sorki. Byłam w Rossmanie, natury jest peeling i tak dalej, także z Kokolity jeszcze przyszła paczka, także jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, to Was zapraszam do oglądania. Także zacznę może od paczki. Wam pokażę, co zamówiłam. Tyle się naczekałam na to. Po prostu teraz te święta, ten Sylwester, to wszystko takie opóźnienia były, że szok, nie? Że musiałam się ratować innym żelem, bo to, zamówiłam sobie to moje żele z Yop i musiałam się ratować innymi, bo... Także jest żel i niezwykle fajny gratis. Cukiereczek od nich. Także już mam na zapas kolejny żel. Dobra, nie będę odpakowywać. No wiecie, ten z pieskiem. Ten naturalny. I czekam na paczkę właśnie od nich bezpośrednio z Yop, bo po prostu nie wiem, czy chyba 9 dni to idzie, czy ile. Po prostu dramat. Przez to, że mają remanent, że był koniec roku, że wszyscy robią właśnie jakieś podsumowania i tak dalej, no nieważne. Teraz z Rossmana Wam pokażę, co kupiłam, jest trochę tego. Więc tak, mamy pilnik nowy, bo staram się jak najczęściej wymieniać. Bo wiecie, no trzeba. Maseczkę Dermika, luksusowa maseczka anti-aging, natychmiastowy efekt wygładzenia. Placenta, niacinamid, arganowe komórki macierzyste, perłowe rozświetlenie, rozświetlające pigmenty. Zobaczymy, jaki będzie jej efekt. Bo z tego, co tutaj piszę, to może być taka fajna, taka w miarę delikatna, jak na mnie, także będę próbować. Nie chciałam zupełnie pełnych opakowań kupować, no bo jestem alergikiem, to nie ma sensu aż tyle wydawać. Jak coś się sprawdzi, tak jak na przykład ta dermika, no to wtedy będę wiedzieć, że mogę całe kupić. Kolejna rzecz to Biotanic Multi Biomask. Liftingujące płatki pod oczy. I to jest co? Naturalne ekstrakty odmładzające. Znaczy, generalnie, bo to wszystko anti-aging widzę, że wzięłam, a mi nie zależy na, żeby były przeciwstarzeniowe, tylko żeby były bardzo nawilżające. Nieaktywny kompleks peptydowy, ekstrakt z kolagenu morskiego, aktywnego tripeptydu, liftingujące przeciwzmarszczkowe. No ważne, żeby tam okolice pod okiem trochę uratować, bo jak wiecie, no moja skóra potrzebuje trochę nawilżenia i postanowiłam zainwestować, zobaczymy. Nie były to najtańsze rzeczy, bo to chyba kosztowało 7 zł, to chyba też jakoś 8, ale były jakieś promocje, więc mi się tam ucięło trochę z tej ceny. Niemniej dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie to, te marki. Kolejną rzeczą też jest z Biotanic. Lifting laserowy, maseczka, ampułka, nocna odnowa cery dojrzałej. Okay. Później Wam opowiem, jaką miałam przygodę w Rossmanie. Że wzięłam, wychodzi na to, maseczkę do cery dojrzałej przez to wszystko. Ale na razie Wam pokazuję. I to maseczka opracowana dla wymagającej cery dojrzałej umożliwia przeprowadzenie profesjonalnego zabiegu odmładzającego. Znowu te anti-aging, nie wiem, po prostu. I co tutaj mamy? Kolagen morski, probioty wspierają pożyteczną mikroflorę skóry, wzmacniając i chroniąc jej naturalną odporność. Sorry za te szumy w tle, ale to obiad się robi. Także taka maseczka. Mam nadzieję, że moją delikatną skórę jakoś ogarnie. No i nie było w ogóle żadnego innego ciekawszego. Więc wzięłam z Perfekty, no on jest taki chemiczny i tak nie za dobrze działa. Generalnie nie ma takiego mocnego, jakby to powiedzieć, wyczuwalnej różnicy nie ma aż. No ale wzięłam to chociaż połowicznie, po prostu tą moją skórę sobie oczyszczę z naskórka martwego. I tu jest koktajl witamin E, C, F, drobiny orzecha, złuszczające martwe komórki naskórka, nadmiarowo usuwają zanieczyszczenia, o to ciekawe. I minerały morskie, wapsut, potas i tak dalej, także zobaczymy. Także to był Rossman i jeszcze pokazuję Wam kolejne mazaki, bo kupiłam sobie w Action.
te aquamarkery. Właśnie w takich kolorkach. Bardziej niebieskim, błękitnym, granatowym. To był mój haul. I później jeszcze się z Wami połączę, żeby Wam opowiedzieć, co tam się wydarzyło. Dobra, kochani, jestem. Już zmyłam pomadkę i w ogóle stal mi się podkład z brody. Ale powiem Wam, że miałam na sobie dzisiaj tą pomadkę z NYX. Tą Neytiri, tą współpracą z filmem Avatar. I no, wżarła się mocno w usta, także jest fajna. Polecamko. Jak się Wam podobała, to możecie sobie kupić. Może będzie na jakiejś promce. Ale przyszłam do Was, żeby Wam opowiedzieć historię, która mi się przydarzyła właśnie w Rossmanie. I po prostu czasami już nie ogarniam. Nie wiem, ludzi nie ogarniam. W każdym razie tak, poszłam do Rossmana, no bo chciałam sobie wybrać te wszystkie rzeczy, które Wam pokazywałam w tym haulu, właśnie pielęgnacyjne. Chciałam na to poświęcić po prostu dłuższą chwilę, zastanowić się, no bo wiecie, ja muszę tam popatrzeć na te składniki, na te różne właśnie olejki, z czego są, no bo wiadomo, jak jestem alergikiem, no to muszę na to uważać, więc muszę takie najbardziej neutralne, jak tylko może być, bez jakichś tam wymysłów, żeby mi podpasowały. No i stoję przy tej półce z tymi maseczkami w Rossmanie, stoję, przebieram, wybieram i nagle podchodzą dwie panie z wózeczkiem i postanawiają w tym samym czasie, kiedy ja i jeszcze inna pani stałyśmy tam, po prostu u mnie w Rossmanie jest taki kącik, że tam po prostu jak jest jedna osoba, to już jest tłum, a co dopiero jeszcze my dwie klientki i jeszcze dwie panie pracownice przyszły dokładać tam towar. No ale mówię, dobra, no musi wykonywać swoją pracę, no to przecież no takie życie, nie? Chociaż mogła się zająć w tym czasie czymś innym, a wrócić jak tam było troszeczkę luźniej, no ale już dobra, niech będzie. Zaczęły tam przebierać, wybierać, musiałyśmy się, wiecie, trącać między sobą. Cały czas jedna na drugą wchodziła i po prostu, no strasznie to było niekomfortowe. Ja po prostu patrzę na te etykiety. Próbuję się skupić po prostu w tym chaosie, bo zaczęły plotkować między sobą. I przyszła trzecia pracownica, coś tam do nich powiedziała i potem jak poszła, to zaczęły obgadywać tę pracownicę, że ta nie chce z nią pracować, że nie chce z nią być na kasie i tak dalej. Sobie myślę, ja pieprzę tak przy wszystkich ludziach nagadywać na innego pracownika, no po prostu szok, nie? Mówię, stoję, no po prostu nie wyrobię i czytam dalej te etykiety, czytam te olejki, te wszystkie składy. I nagle po prostu to mnie rozwaliło chyba najbardziej, nie? Stoimy tam w tej grupie, one tam coś, po prostu śmiechy, po prostu taki kawał za kawałem, po prostu takie były uchachane, że normalnie profesjonalizm po prostu 100%, nie? I nagle podchodzi inna klientka właśnie do tych pań pracownic i pyta się, chciała się zapytać o nożyczki do obcinania paznokci dla dzieci. Ale tak, bo później to wyszło jakby z rytmem rozmowy, ale na pierwszy rzut zapytała, czy są paznokcie dla dzieci. Bo gdzieś tam może mózg jej nie skleił tego do końca i po prostu tak powiedziała, a później się poprawiła, że przepraszam, nie, nożyczki poproszę do cięcia paznokci dla dzieci. No to ta jedna z pracownic powiedziała, no tutaj ma pani tam na półeczce coś tam, coś. Ta baba poszła po te nożyczki i te dwie pracownice, jaki śmiech, w ogóle jakie zabawne, paznokcie dla dzieci, nie? I zaczęły obgadywać tą klientkę. I ja sobie myślę, ja pierdzielę, nie? Jaki dramat, że po prostu one powinny się zachowywać profesjonalnie, powinny po prostu zajmować się pracą, a nie obgadywaniem klientki, która przypadkowo pomyliła się, mówiąc o produkcie. Także strasznie byłam zażenowana, bo po prostu ani tam miejsca nie miałam dla siebie, ani po prostu nie mogłam się skupić, bo tak plotkowały, tak głośno, już po prostu każda o każdej i o wszystkim i o niczym, że naprawdę myślałam, że po prostu jak jeszcze dłużej tam będę stała, to chyba im zwrócę uwagę. Także wzięłam, co miałam wziąć, i poszłam do kasy, po prostu zapłaciłam i wyszłam, bo naprawdę, no słów brak, co czasami te baby w sklepach wyprawiają.
A potem jeszcze oczekują szacunku, nie? Gdzie po prostu obśmiały po prostu klientkę, nie? Także chciałam wam to opowiedzieć, dajcie znać, czy u was po prostu w Rossmanach czy w innych sklepach zdarzają się takie żenujące sytuacje. Bo ja tak sobie pomyślałam, no tak, skoro tak z łatwością przyszło jej obśmianie tamtej pani, to mnie równie dobrze też mogła tak obśmiać, nie? Obać mój strój, albo moje zachowania, cokolwiek, nie? Także nieźle, nieźle. Także kochani, ja kończę tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobał. Ściskam was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów. No i co, widzimy się w kolejnym. Pa, pa!